Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie w kolejnym nowym odcinku, tym razem również z nową marką na naszym kanale, konkretnie marką Kindercraft. Ja moi drodzy, za każdym razem, kiedy gościmy u siebie nową markę na kanale, zawsze robię taki wstęp, taką tradycją moją jest to, żeby powiedzieć Wam kilka słów o samej marce, ale właśnie również do kogo ona jest i może czasami z czym mi się wiąże. Ponieważ tak to już jest w przypadku marki Kindercraft, to jest słuchajcie marka, która jest już na rynku 10 ponad lat. Także generalnie macie tutaj pełną świadomość tego, że to jest marka, która niesie ze sobą funkcjonalność, ale przede wszystkim doświadczenie, bagaż doświadczenia. Natomiast moje osobiste skojarzenie z tą marką jest takie, że pierwsze, co jak sobie myślę Kindercraft, to jest obok Joanna Krupa. I do tych celebrytów na pewno jeszcze dzisiaj nawiążę. Natomiast jakie mam skojarzenie ja z tą marką? Ja słuchajcie, miałam okazję być na evencie Kindercrafta w zeszłym roku i to był słuchajcie niesamowity event, dlatego że ja jako osoba, która kiedyś była sprzedawcą w branży dziecięcej oraz osoba, która zajmowała się marketingiem, a teraz jako osoba, która po prostu doradza i zajmuje się właśnie po prostu pomocą i edukacją, to miałam okazję być na takich eventach różnych marek w wielu różnych miejscach i wszędzie oczywiście było to dopieszczone na ostatni szczegół, jeśli chodzi o to, żebyśmy my jako osoby, które tam gościły, czuły się dobrze. Natomiast na tym evencie u Kindercrafta to, co mi się podobało tam, to, że osoby, które zajmowały się tym całym eventem, nie były skupione na tym, żeby po prostu było jak najwięcej atrakcji, żebyśmy my się czuli super, tylko przede wszystkim oni chcieli się tam z nami spotkać, żeby porozmawiać. I dla mnie właśnie to cechuje markę Kindercraft. To jest marka, która przede wszystkim słucha nie tylko osoby, które mają w tym doświadczenie, które mają tą wiedzę teoretyczną jak ja, tylko też osób, które przede wszystkim są rodzicami i które chcą dowiedzieć się jak najwięcej po to, żeby móc w przyszłości prowadzić to do swojej marki. I dla mnie właśnie taka jest marka Kindercraft. To jest marka, która przede wszystkim słucha, ale również wprowadza to do swoich późniejszych artykułów do sprzedaży. Wspomniałam Wam o Joannie Krupie i to nie bez przyczyny. Nie miałam okazji jej poznać, co prawda, natomiast pewnie kojarzycie taką wielką właśnie współpracę między Kindercraftem a nią. I teraz, dlaczego chciałam wejść do tych celebrytów? Dlatego, że słuchajcie, na tym evencie, na którym ja byłam, byli również aktorzy, byli również inni celebryci. Natomiast to, co mi się podobało, to, że tam nie było takich celebrytów na pokaz. Że tam nie było osób, które po prostu są sławne, z nie wiadomo z jakich względów, tylko tam przede wszystkim były osoby, które są rodzicami. I to mi się bardzo podobało, dlatego, że to znaczy, że marka Kindercraft jest na tyle świadomą marką, że ona nie chce rozgłosu wśród osób, które po prostu będą tą swoją twarzą reklamować, tylko oni po prostu chcą przeprowadzić wywiad z takim rodzicem, oni chcą, żeby ci rodzice również czuli się dobrze. Dlatego Kindercraft jest taką marką, też ich hasłem takim przewodnim jest Easy with Kids i to po prostu dla mnie zaznacza to, że po prostu oni dbają o każdy szczegół, żeby rodzice, którzy jeszcze przy pierwszym dziecku nie wiedzą, jakie powinni mieć oczekiwania wobec tego swojego wózka, żeby w przyszłości użytkując wózki czy właśnie produkty marki Kindercraft, żeby oni po prostu mogli wiedzieć, okej, nie pomyślałam o tym, że to mi się przyda, ale faktycznie tak jest, faktycznie mi się to przydaje. Także moi drodzy, nie przedłużając, marka Kindercraft jest marką polską, z długim doświadczeniem i bagażem przede wszystkim ze sobą. To jest marka, która przede wszystkim słucha rodziców, ale również tworzy produkty dla rodziców jako rodzice, bo również założyciele, jak i właśnie osoby, które reprezentują tą markę, mają również swoje dzieci. Także słuchajcie, nie przedłużając, zachęcam Was dzisiaj do dzisiejszego odcinka, bo dzisiaj mam dla Was model Kindercraft Nea i jak zawsze przy pierwszym modelu robimy unboxing. Także zapraszam Was na szybki unboxing dokładnie, co w tym kartonie za mną się znajduje.
No i kochani, zabrałam was dzisiaj takie piękne miejsce w Gdańsku. Konkretnie jesteśmy na Westerplatte, żeby pokazać wam dokładnie model Nea. No i moi drodzy, wiecie już jedną najważniejszą rzecz, a konkretnie, że marka słucha rodziców i pod rodziców tworzy swoje produkty. Natomiast druga ważna sprawa, produkty Kindercrafta mają aż 10 lat gwarancji. I co to znaczy? To znaczy przede wszystkim, aż widzę, że kamerzysta się zdziwił, jak to powiedziałam, to znaczy przede wszystkim, że marka jest pewna swoich produktów, ale że też daje wam pełną gwarancję, gdyby jednak coś miało się dziać nie tak. No i kochani, już trzecia, ostatnia rzecz, którą chciałabym powiedzieć, zanim przyjdę do prezentacji, to jest ta, że Kindercraft, tak jak już mówiłam, współpracuje z fajnymi celebrytami, którzy przede wszystkim są rodzicami. Natomiast bardzo ważnym aspektem tutaj jest to, że ta marka daje możliwość dojścia do nowych produktów dla każdego rodzica, ponieważ to są produkty, które są w świetnej cenie, gdzie każdy sobie może pozwolić na jakikolwiek ich produkt, czy jeśli chodzi o rowerek, krzesełko, czy właśnie w tym przypadku wózek. Dlatego to jest też świetne, że celebryci, którzy właśnie też tutaj pomagają właśnie Kindercraftowi właśnie w rozwoju firmy, pokazują, że nie trzeba jeździć wózkiem po prostu za x tysięcy pieniędzy, tylko można mieć super wózek w fajnej cenie, ale przede wszystkim wysokiej jakości i bardzo kompaktowy, jeśli chodzi o słuchanie również rodzica, czyli taki uniwersalny model. No i moi drodzy, jak widzieliście dokładnie na unboxingu wózka, ten wózek był świetnie zabezpieczony, ale również był świetnie przystosowany, jeśli chodzi o kompakt, dlatego że, jak widzieliście pewnie na filmiku, ta gondola była początkowo złożona całkowicie na płasko. I to jest dla was kolejny sygnał, że to jest wózek, który jest bardzo małych rozmiarów. Czyli na przykład podczas, kiedy przestajecie użytkować gondolę, możecie ją całkowicie złożyć sobie na płasko, ściągając takie druty, które są wewnątrz gondoli, że wam je pokażę. I w tym momencie macie coś, co wam praktycznie zajmuje zero miejsca, wkładamy to sobie pod kanapę, do kartonu otworotem, jak po prostu wam wygodnie. No i przechodzimy do recenzji. Moi drodzy, jeśli chodzi o samą budkę, mamy tutaj budkę oczywiście z filtrem UV50, więc nieważne jaki kolor, zawsze jest chroniony przed słońcem. Możemy sobie ten materiał jeszcze bardziej rozszerzyć, gdybyśmy mieli taką okazję i po prostu ochotę. Za pomocą tego zamka rozszerzamy sobie materiał, w tym momencie sobie również przesuwamy te guziki do przodu i w tym momencie mamy przedłużoną bardzo fajnie budkę. No i mamy dodatkowo jeszcze wentylację. Jak ja to mówię, mamy wentylację dwustrefową, czyli odsuwamy sobie za pomocą właśnie tego zamka górnego. I w tym momencie mamy okno panoramiczne, które jak widzicie jest całkiem szerokich rozmiarów. Oraz dodatkowo mamy jeszcze wentylację tutaj pod spodem za pomocą odpinanych zameczków z obu stron. I w tym momencie wywijamy sobie materiał i dziecko ma idealny wgląd, ale również ma dobry przepływ powietrza, jeśli chodzi o gondolę. Jeśli chodzi o regulację budki, jak widzieliście, za pomocą dwóch guzików tutaj po bokach reguluję sobie właśnie tą budkę i w tym momencie ją sobie akurat opuszczę. Ten daszek natomiast też zawsze możecie sobie chować do środka, gdybyście mieli potrzebę, także ona nie musi być również widoczna. No i teraz co mamy w środku? W środku przede wszystkim mamy pokrywę, która jest odpinana na zamek i to jest bardzo wygodne, bo możemy ją sobie odpiąć z obu stron i w tym przypadku nie martwimy się o tą pokrywę, co się z nią stanie, bo ona sobie swobodnie może opadać i w ten sposób możemy sobie swobodnie dziecko wyciągnąć z gondoli. Skoro jesteśmy już przy tym momencie, zobaczmy, co mamy w środku, jeśli chodzi o akcesoria do wózka. Mamy folię przeciwdeszczową, mamy osłonkę na nóżki do spacerówki, która jak widzicie jest bardzo fajnie zabudowana. Mamy dodatkowo moskitierę. Mamy adaptery do foteliku typu Maxi Cosi, Avionaut, Cybex i tak dalej. Oraz mamy cup holder, który montujemy sobie z boku stelaża. I on oczywiście służy na napój dla dziecka, kawkę dla mamy i tak dalej. Jeśli chodzi o wnętrze, mamy tutaj bardzo gruby, fajny materacyk. On jest też z włókna bambusowego, w związku z czym też dziecku będzie się lepiej zasypiało. I teraz w środku zobaczcie, że mamy właśnie te czarne elementy. I to są te elementy, za pomocą którymi możecie sobie szybko tą gondolę złożyć bądź rozłożyć. I w tym momencie macie właśnie gondolę na płasko, albo jak w tym moim przypadku, całkowicie rozłożoną gondolę. No i ostatnia rzecz, jeśli chodzi o gondolkę. Możemy sobie wszystko zameczkiem wypiąć swobodnie do wyprania. Jeśli chodzi o wypięcie gondoli, następuje ona za pomocą dwóch guzików tutaj po bokach. Wystarczy, że je sobie przytrzymuję i w tym momencie wypinam sobie gondolkę. I mamy też bardzo wygodny pałąk, za pomocą którego mogę go sobie po prostu odstawić na bok. No i kochani, przechodzimy do stelaża, który słuchajcie, bardzo mi tutaj urzekł, ponieważ w ogóle sam stelaż ma 8 kg, to jest bardzo mało jak na wózek, który jest wózkiem w ogóle terenowym, a całość w ogóle ze spacerówką czy z gondolą ma 12, więc to jest świetne rozwiązanie wózka 2 w jednym. No i teraz co my tu mamy? Mamy rączkę teleskopową, która oczywiście dopasowuje się do każdego wzrostu rodzica. Za pomocą tego guzika tutaj sobie ją regulujemy. Mamy oczywiście kosz, który jest koszem, jak widzicie, otwartym, ale jest bardzo fajny, dlatego że w
przez te wycięcia tutaj w stelażu mamy do niego dostęp zupełnie z każdej strony. Od przodu, od tyłu, od boku, jak nam po prostu wygodnie. Więc tutaj bardzo dużo rzeczy możemy sobie pomieścić, więc naprawdę super, jeśli chodzi o ten rozstaw tego kosza. No i oczywiście koła. Koła, słuchajcie, są kołami żelowymi. To są koła, które się nigdy nie przebiją. One są świetną imitacją kół pompowanych, ale nigdy nic się z nimi nie stanie, więc super będą też w teren. Przednie koła możemy sobie zablokować, gdybyśmy mieli taką ochotę i w tym momencie za pomocą tego guzika właśnie tutaj z boku one mogą jechać właśnie do kierunku jazdy na wprost. I to nam się przyda na przykład przy takich cięższych terenach, jak na przykład płyty jumbo, jakieś tam pagórki, góry, dziury, nierówności i tak dalej. No i słuchajcie, na końcu mamy jeszcze hamulec. No i kochani, hamulec bardzo fajny, umiejscowiony z prawej strony stelaża i w tym momencie wystarczy, że gdybym chciała go sobie odblokować, klikam go sobie od góry i w tym momencie stelaż właśnie jest już uruchomiony, możemy nim sobie po prostu jechać. A żeby go zablokować, używam po prostu nogi w dół i w tym momencie stelaż nam się blokuje. To jest fajna opcja, bo w tym przypadku po prostu nie niszczymy sobie obuwia. Gdybym chciała to sobie zrobić od spodu, mogę swobodnie to sobie zrobić od góry. No i kochani, jeszcze amortyzacja. Wózek jest świetnie amortyzowany, więc jak na tą wagę mamy naprawdę świetną możliwość amortyzacji za pomocą sprężyn, tak samo też przednie koła. I również ten wózek jest świetny, jeśli chodzi o podbijanie potem pod krawężniki, więc powiem Wam, że tutaj naprawdę bardzo fajny wózek, jeśli chodzi o takie wszelkie przeszkody, które on po prostu sobie świetnie z nimi poradzi. No i moi drodzy, składanie. Składanie jest tutaj bardzo, bardzo proste. Aż tutaj mój chłopak, jak składał ten wózek do samochodu, to mówi: o, ktoś w końcu pomyślał. Dlatego, że jest ono zupełnie, zupełnie inne. Wystarczy, że tylko i wyłącznie. Mamy tutaj takie dwa poniżej elementy plastikowe. Tu mamy guzik, który wystarczy, że sobie wciśniemy, a ten drugi po prostu pociągniemy sobie do góry i w tym momencie, zobaczcie, stelaż Wam się już automatycznie składa. I co tutaj jest, słuchajcie, bardzo fajnego, to, że przede wszystkim tutaj, jeśli chodzi o ten stelaż, on się Wam teraz zablokował i teraz pierwszy ważny aspekt, zobaczcie, że on w ogóle stoi sam, więc nie ma czegoś takiego, że on gdzieś tam się kołysze i tak dalej, więc to jest bardzo fajny element. I teraz co się stało? On nam się zablokował. Czyli w żaden sposób w tym momencie do samochodu, jak będę go wkładała, on mi się w żaden sposób nie otworzy sam, więc bezpiecznie mogę sobie go włożyć jedną ręką. Natomiast, żeby go odblokować, wystarczy użyć dokładnie tych samych guzików, których używałam do złożenia i w ten sposób po prostu go sobie rozkładam do pozycji z powrotem do jazdy. No i kochani, czas na spacerówkę. Spacerówka, która już wytrzyma po prostu do końca, dlatego że jest aż do 22 kg. No i teraz co my tutaj mamy? Przede wszystkim mamy kompaktową spacerówkę, którą złożymy sobie ze stelażem w oba kierunki, ale co mamy, jeśli chodzi o samą budkę? Mamy oczywiście daszek, który możemy sobie schować, wypiąć, jak Wam po prostu wygodnie. Mamy okno wentylacyjne tutaj na samej górze, które wystarczy sobie odhaczymy. Ono też ma magnesik, więc po prostu nam nigdzie to nie ucieknie. I możemy sobie tą budkę oczywiście jeszcze bardziej poszerzyć. I teraz zobaczcie, jak świetnie mamy zabudowaną tą budkę, jeśli chodzi o spacerówkę. I teraz w momencie, w którym poszerzyliśmy sobie budkę, mamy kolejny zamek, który możemy sobie otworzyć. I w tym momencie, tak samo jak i w gondoli, poszerzamy sobie po prostu materiał i w tym momencie mamy dodatkowe okno panoramiczne i też wentylację dla dziecka i też dodatkowy wgląd na dziecko z tej perspektywy. W środku mamy oczywiście bardzo szerokie i naprawdę długie siedzisko. Wydaje mi się, że to jest w ogóle jedno z większych, z którymi ja miałam styczność osobiście. Mamy pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa, wypinane za pomocą jednego guzika w bardzo łatwy sposób. Mamy oczywiście pałąk, który możemy za pomocą guzika tutaj z boku sobie wypiąć i on jest w tym momencie 360 stopni. I oczywiście podnóżek, który możemy sobie również regulować za pomocą tych dwóch guzików tutaj po bokach. Gdyby ktoś miał potrzebę bądź ochotę, możemy sobie również ten materiał całkowicie wywinąć i w tym momencie nóżki dziecka mogą sobie bezwładnie opadać. Ta funkcja przyda się trochę bardziej, jeśli dziecko będzie szło do kierunku jazdy, bo w tym momencie będzie mogło sobie nóżki oprzeć o tą przednią oś. Oczywiście spacerówka może jechać przodem bądź tyłem do kierunku jazdy i w tym momencie wystarczy, że użyjemy tych guzików tutaj po boku, przytrzymamy sobie oba w tym samym momencie i przepniemy sobie budkę na drugą stronę. Z tyłu spacerówki macie dodatkową malutką kieszonkę na takie najzbędniejsze elementy, a jeśli chodzi o regulację, regulujemy sobie ją za pomocą tego elementu, przesuwając je po prostu do pozycji, którą chcielibyśmy uzyskać w wózku spacerowym. No i moi drodzy, czas na składanie. Robimy to dokładnie w ten sam sposób, jak robiliśmy to z samym stelażem, gdy nie było spacerówki. Tylko siedzisko składamy sobie po prostu do przodu. I co robimy? Dokładnie to samo, czyli dwa guziki bierzemy sobie do góry, opuszczamy stelaż i w tym momencie ciągniemy sobie całość i mamy zablokowany stelaż, który, tak jak mówiłam, będzie stał ze spacerówką nawet na moim aktualnym, dzisiejszym nierównym terenie.
Także kochani, jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, a wraz z nim nasza główna gwiazda wieczoru, czyli Kinder Crafts Nea, to zachęcam oczywiście do subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco z pozostałymi odcinkami, ale również do dawania łapek w górę i komentarzy, ponieważ kanał jest stworzony dla rodziców, dlatego każdy wszelki feedback się przyda. Na podsumowanie tylko jeszcze powiem, że jak widzieliście, Kinder Crafts Nea to taki jest model, który jest zdecydowanie dla rodziców, którzy szukają czegoś uniwersalnego, ale przede wszystkim modelu wózka, który zaskoczy ich w trakcie użytkowania. Także trzymajcie się, widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa, pa!